Raport regionu, Zbigniew Filar. Witam wszystkich naszych widzów. Ze mną w studiu dzisiaj Paweł Augustyn, radny powiatu tarnowskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Panie Pawle, Lubcza-Dzwonowa to droga, która łączy dwa województwa Małopolski i Podkarpacie. Zaczyna się w gminie Ryglice, a kończy właśnie na Podkarpaciu. To ważna inwestycja dla powiatu tarnowskiego, bo przeznaczyliście na to pieniądze, na to, żeby ją wyremontować. Tak, przetarg został już rozstrzygnięty i tak jak kiedyś zapowiedziałem, że będziemy od Tarnowa wykonywać kolejno nakładki asfaltowe, to ta nakładka, że tak powiem, łączy już Lubcze z Podkarpaciem. Nowa nakładka asfaltowa to będzie ponad 3 km. Ta droga jest ważna, jeżeli chodzi o gminę Ryglice? Bardzo ważna, ponieważ to jest ciąg komunikacyjny do Dębicy, bo tam mieszkańcy dojeżdżają do pracy w stronę Dębicy, Pilzna, a w drugą stronę, że tak powiem, dojeżdżają do Tarnowa. Także no jest to bardzo ważna droga, ona jest bardzo zniszczona i oczywiście wymagała kapitalnego remontu, także tu się należą podziękowania zarządu starostwa powiatowego, panu staroście, zarządowi za to, że ujęli tą drogę i że udało się ją wykonać. Uda się ją wykonać, bo już wykonawca będzie rozpoczynał budowę nakładki. Kiedyś mówiliśmy, że w gminie Ryglice to będzie rok cudów. Można powiedzieć, że takie cuda się zdarzają. Otóż burmistrz rozpoczął kanalizowanie całej gminy. Znaczy, może nie całej gminy, ale jakieś 2 lata temu została wykonana kanalizacja do szkoły w Lubczy. Otóż to wygląda to tak, że niszczymy jedną inwestycję. Dlaczego mówię pan, że niszczymy? Jak kanalizacja jest potrzebna? Wie pan, kiedy wykonana została kanalizacja do szkoły do Lubczy, tak, no, każda inwestycja, która jest wykonywana dla mieszkańców, służy mieszkańcom, jest potrzebna. Co takiego zostało zniszczone w tej chwili? To nie ulega wątpliwości. Ale jeżeli do Lubczy wcześniej zrobiono asfalt do szkoły, a później przez ten asfalt zerwano i położono kanalizację, która oczywiście była potrzebna, tak? Ale trzeba było to zrobić w odwrotny sposób, kiedy przed budową jeszcze nakładki zaprojektować i zrobić to wcześniej. Natomiast ja powiem tak, że nie było w naszej gminie i nie ma planowania długofalowego rozwoju gminy, budowy kanalizacji, robienia nakładek, bo jeżeli wiemy na przykład, wiedzieliśmy, że następny przykład w Zalasowej, droga na Karwodrze, tak? Również zmieniono projekty, czyli dodatkowo projekt jeszcze wykonano. I również przez środek drogi praktycznie zerwano nakładkę asfaltową, wybudowano kanalizację i teraz będziemy musieli tą nakładkę z powrotem wykonać. Czyli panie redaktorze, to wygląda tak, że my pytamy burmistrza z sołtysem Andrzejem Marcinkiem, żeśmy kiedyś rozmawiali, to burmistrz stwierdził tak, że ale w specyfikacji ten, który wykonuje tą kanalizację, on będzie musiał wykonać nakładkę. No ale tak, to są koszty przetargu. Tak, ale to są koszty, które poniosą mieszkańcy, bo wykonali raz nakładkę z budżetu, państwo dołożyło do tego, mieszkańcy dołożyli, później zrobiliśmy kanalizację i teraz zerwaliśmy tą nakładkę i musimy ją od nowa wykonywać. To jest brak rozsądnego planowania i rozwoju w gminie dróg, kanalizacji. Sieci drogowych, sieci kanalizacyjnych. Tego brakuje, a pan burmistrz, gdyby był jedną kadencję, to moglibyśmy powiedzieć, że może nie wiedział, może nie mało doświadczony, tak? Ale jeżeli on jest już tam 20 kilka lat, to powinien no, przewidzieć pewne rzeczy, co będzie robione, gdzie będzie robione, tak aby nie niszczyć no, i nie tracić bez potrzeby środków. Ale tutaj trochę w obronie pana Karasiewicza stanę, bo no, przecież kanalizacją, ważny element XXI wieku, ekologii, ale i też drogi, które mieli wcześniej mieszkańcy, też były dla nich ważne, żeby bezpiecznie dojechać do swoich domów. Panie doktorze, to się wszystko zgadza, że wszystko jest potrzebne. Każda inwestycja, rozsądna inwestycja, która służy mieszkańcom, jest potrzebna, tylko tylko powinniśmy zachować jakąś kolejność. Powinniśmy zachować taką kolejność, żeby przewidzieć wcześniej, zaplanować to wcześniej, że jeżeli będziemy wykonywać, nie wiem, no tak jak mówiłem już, kanalizację jakiegoś odcinku drogi, to ta droga jak jest zniszczona, to próbujmy ją połatać jeszcze przez rok, a później zrobić tą kanalizację i zrobić nową nakładkę, tak? Żeby nie te pieniądze mieszkańców nie były wydawane jakby podwójnie. Rozmawialiśmy kiedyś poza anteną, ale byliśmy też na nagraniu w Woli Lubeckiej u rodzin, które borykają się z dojazdem. Tam nakładka nie zostanie położona. Nie wiem, czy pan był u nich, rozmawiał z nimi? Rozmawiałem z panią, która zwracała uwagę, dzwoniła do gminy, tak, z państwem również, którzy tam mieszkają.
z paniami i powiem tak, że no to na antenie wiele było powiedziane, że pan burmistrz stwierdził, że droga jest donikąd, że nie będzie naprawiał, bo przewyższa wartość tych nieruchomości. No, no ale też... czy dzisiaj coś się zmieniło? Coś można im pomóc? Zmieniło się na tyle, że ta pani poinformowała mnie, że pan burmistrz mówił, że prawdopodobnie jakby planuje wyciągnąć środki prawne w stosunku do tej pani, ponieważ naraziła na szwank dobro Urzędu Gminy. No nie wiem, w jaki sposób można narazić na szwank dobro Urzędu Gminy, jeżeli ludzie starają się o to, żeby burmistrz, że tak powiem, Rada Gminy przyznała, nie wiem, jakiś tam kamień, czy jakieś kilka płyt betonowych, żeby oni mogli spokojnie do domu dojechać. Czyli to, dla mnie to jest absurd. To jest tak naprawdę zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców. Dokładnie tak. I ci państwo, rozmawialiśmy, tam jest pełna zgoda, droga jest gminna, to wystarczyłoby, ci państwo sami mówią, koparka. Mówisz, że to jest we władaniu gminy, że to nie jest. Ale wiem, droga, która jest we władaniu gminy, to jest drogą gminną. I gmina tą drogę powinna uregulować, wykupić pas drogowy, jeżeli nie jest wykupiony, jest na to ustawa odpowiednia, tak? I dokonać tam bieżącego remontu, bo tam nie trzeba wiele zrobić, tak? Tam dużo nie potrzeba, żeby ci ludzie mogli spokojnie dojeżdżać do swoich posesji. Dużo było mówione o zalewie w Joninach. Jak ta inwestycja wygląda na dzień dzisiejszy, bo z Krzyszów już taki zalew ma? Tak, wie pan, no, pan burmistrz Karasiewicz rozpoczął tą budowę zbiornika, wykupiono grunty, wykonano projekty, wykonano różnego rodzaju operaty i też zainwestowano kilka milionów złotych, można powiedzieć, w tą inwestycję. Inwestycje. I pewnie czasu też. Czasu, inwestycje, która na dzień dzisiejszy nie będzie realizowana. I przypomnę, że my od kilku lat, od 8 lat bodajże prowadzimy, czy nawet dłużej, tą inwestycję, czyli cały proces wykupu gruntów, tak, żeby powstał ten zalew, żeby uatrakcyjnić gminę, bo pan burmistrz mówi, że gmina będzie w kierunku agroturystyki. Zgadzamy się, nie mamy przemysłu, dobrze, to może być ta agroturystyka i mówimy tak, to róbmy to. I to zgoda mieszkańców była. Tak? Natomiast trzeba powiedzieć sobie jasno, że nie zostało to wykonane z przyczyn również nie wiem jakich. Dlatego, może to dlatego, że pani była burmistrz Teresa Połowska bardzo lansowała ten projekt. Tak, pani Teresa Polska chciała ten projekt dokończyć, ale wcześniejsze błędy, jakie zostały popełnione, dużo błędów, spowodowały, że ten projekt w ogóle wypadł i na przykład z Krzyszu, który złożył projekt 5 lat temu, ten projekt został zrealizowany, mamy piękną drogę dojazdową, mamy piękny zbiornik i tam coś się będzie działo. U nas to jest kolejna inwestycja, gdzie zostały wyłożone pieniądze i zarosło to chaszczami, drzewami i nic się z tym tematem jakby nie dzieje. A jest to do zrobienia, do zrealizowania jeszcze? W kolejnych latach? Wie pan co, w jakiś sposób trzeba to zagospodarować. Jest pomysł, żeby tam zrobić w tym miejscu, nie wiem, tor motokrosowy może zrobić tam jakieś inne atrakcje turystyczne, może tam zrobić jakieś ścieżki rowerowe turystyczne, może tam, no coś tam musimy zrobić, tak? Jeżeli chcemy ten teren zagospodarować, żeby on tak wyglądał, żeby przyciągał turystów, bo przypomnę, że gmina się ma w tym kierunku rozwijać, tak mamy zapisane również. Czy taki jest też plan pana, jeżeli by pan został burmistrzem? Tak, tylko wie pan, ja nie będę wieszał tabliczek za ileś tam set tysięcy złotych, że to jest ścieżka rowerowa czy ścieżka turystyczna, tylko najpierw zrobię te ścieżki turystyczne, zrobię profesjonalnie wyposażone w jakieś tam miejsca, gdzie można sobie usiąść, napić się herbaty, zjeść kanapkę i ścieżki rowerowe, które pozwolą na to, że ten turysta, kto przyjedzie, to będzie tak to atrakcyjne, że on przyjedzie i skorzysta rzeczywiście z atrakcji tego regionu, tak? Jak my jesteśmy przy inwestycjach, trochę mnie rozśmieszył kontakt z mieszkańcami Ryglic odnośnie przedszkola, które jest podobno ponownie remontowane. Znaczy nie przedszkole, panie redaktorze, do mnie też mieszkańcy dzwonią, ponieważ pan burmistrz 2 lata temu wykonał, tam zabezpieczył skarpę i oczywiście znowuż mamy taki problem, panie redaktorze, że poszerzenie drogi jest jak najbardziej konieczne, drogi powiatowej. Wykonanie chodników. Tylko jeżeli wiedzieliśmy, że będziemy poszerzać drogę na tą, którą teraz burmistrz poszerza, tak, w stronę to jest Żurowej, to nie powinniśmy wykonywać chodnika wzdłuż drogi, gdzie wiedzieliśmy, że możemy go wykonać później, bo mamy tutaj skarpę zabezpieczoną i trzeba ją teraz rozebrać, czyli dalej inwestycję, którą zrobiliśmy teraz, rozbieramy ją w dniu dzisiejszym i będziemy poszerzać drogę. Wie pan, trzeba było zaplanować to troszkę odwrotnie. Najpierw poszerzyć tą drogę i zrobić tutaj chodnik, bo wiedzieliśmy, że będziemy zabezpieczać również i tą skarpę, a następnie w innym miejscu, gdzie nie będzie takiego problemu, tylko wystarczy sam kawałek chodnika, tak? Wykonać ten kawałek chodnika. To jest, wie pan, to są podstawowe zasady planowania i rozwoju gminy.
I te zasady u nas w gminie nie są przestrzegane. Stąd mamy inwestycje takie, że część tych inwestycji robimy podwójnie. Ja nawet bym powiedział, że robimy tak zwaną syzyfową pracę. Kładziemy asfalt, zdzieramy, robimy ten, znowu kładziemy następny asfalt. Jak mówimy o planowaniu, przed nami lato, pewnie znowu susza w Ryglicach. Czy zaplanowana jest inwestycja wodociągowania gminy? Bo z tym czasem problemem no, muszą się borykać mieszkańcy. Wie pan co, kanalizacja i wodociągowanie ono jakoś tam jest realizowane jakimiś tam etapami, ale przypomnę, że w Ryglicach zgłosili się mieszkańcy, że 26 domów chce zrobić sobie wodociąg. Nawet zaproponowali inne rozwiązanie projektowe, dlatego że projekt był taki, że wzdłuż drogi po przeciwnej stronie drogi, gdzie były budynki, szedł rurociąg, czyli wiadomo, że do każdego domu trzeba pod drogą zrobić podpięcie. No jest to bardzo drogie. W związku z tym mieszkańcy sami zmienili, zresztą byli z tym u mnie, żeby przenieść tą linię przed domy i bezpośrednio, żeby się mogli podłączać, wręcz no, zadeklarowali, że każdy z nich się podłączy. Podłączenia. Czyli, tak, niższe koszty podłączenia, że każdy z nich się podłączy i będzie tą wodę pobierał, będzie opłacał. No niestety na dzień dzisiejszy jest sytuacja taka, że ten temat nie został ruszony. Jakieś pismo mieszkańcy dostali odpowiedź z gminy, że jest to zlecone do Rzeczy Białej. Do Rzeczy Białej nie ma pieniędzy, wie pan, i tak to wygląda. Ale do Rzeczy Białej może dostać dotację z budżetu gminy na tą inwestycję. No, może, panie redaktorze, ale to już... Jako wkład własny. Tak, nawet. To już musi załatwić burmistrz do Rzeczy. I druga rzecz, w dalszym ciągu, o czym no, z uporem mówimy, że te susze będą i one są. Tak? Już widać, że mieszkańcy zaczyna brakować wody, żeby zabezpieczyć na górze Kokocz, o czym mówiliśmy, i w Ryglicach na pożorach, tak, na górze, zabezpieczyć studnie i własne ujęcia wody. Po to, żeby mieszkańcy mieli zabezpieczenie, bo jeżeli braknie wody w ujęciu wody w Tuchowie, to skąd ci wszyscy ludzie, którzy są podpięci do sieci, wezmą wodę? No musi być jakiś zapas wody zabezpieczający tych ludzi, że jeżeli że mamy rezerwowe swoje źródła, nawet tylko po to, że jak brakuje wody, można przyjechać, wziąć sobie nawet do beczki tej wody, a tam, gdzie dochodzi rurociąg, dostarczyć tą wodę naszą źródlaną. Jest szansa, że wodociągi tarnowskie będą niedługo zasilać Ryglice. Już do Zalasowej rurociąg jest pociągnięty. Tak, ponieważ część Zalasowej została skanalizowana w stronę Tarnowa. Tam jest kanalizacja, przypomnę, tańsza o ponad 30% aniżeli woda z Tuchowa. Z Tuchowa ma jedną z najdroższych wód, najdroższych cen wody i cen ścieków. Czyli ta konsolidacja rurociągów w Ryglicach może sprzyjać dla mieszkańców, tylko trzeba też poprowadzić tę inwestycję. Znaczy, ja uważam, że trzeba skonsolidować do Rzeczy Białej z Tarnowem. Jeżeli udałoby się tylko to zrobić, to już obniży cenę wody, a dodatkowo pobór wody z ujęć własnych, z naszych górskich ujęć, które trzeba wykonać, to nie jest aż tak duży koszt przerażający. Wójt gminy Gnojnik, mój kolega, wykonał właśnie takie studnie. Kiedyś rozmawialiśmy, nawet pytał mnie, jaki zapas wody pozostawić, tak? Jak wysoki zbiornik, jak duży zbiornik zrobić i jaki zapas wody pozostawić, żeby on się mógł dopełniać, że wystarczyło dla tych osób. Liczyliśmy nawet, jak to wygląda, tak, z fachowcem, żeby tej wody wystarczyło, tak? Kiedyś w mediach pan Karasiewicz mówił, że nie ma co stawiać na nowych, trzeba zostawić starych kandydatów, starych włodarzy. Wspomniał tutaj o sobie i panu Romanie Ciepieli. Nie ostudziło to pana emocji, jeżeli chodzi o startowanie w tych wyborach? Panie redaktorze, co może wnieść nowego do samorządu burmistrz, który jest przez tyle lat, a widzimy, że popełnia błędy, tak? Ja bym się cieszył, gdyby taki burmistrz stał na zebraniu: chłopie, popełniłem błąd, niepotrzebnie to zrobiłem, no zła inwestycja, tak? Ja nie słyszałem nigdy, żeby coś było złego. Wszystko robią najlepiej, są najmądrzejsi, wszystko wiedzą. No nie jest tak. Czasem trzeba zapytać fachowca, czasem trzeba przyjść do rolnika, do mieszkańca i zapytać go. Bo niejednokrotnie były takie przykłady, że wodę przekopywano, bo tak będzie lepiej. A mieszkaniec mówi, nie będzie lepiej, bo będzie zalewało drugiego mieszkańca. Trzeba to zrobić tak, bo tam mieszka, on wie, jak to będzie zrobione. No ale pan Karasiewicz przecież jest z gminy Ryglice, to nie jest mieszkaniec odległej miejscowości i widzi te problemy chyba na co dzień. Rdzennym mieszkańcem gminy Ryglice jestem ja, to się umówmy, bo takie są fakty, a pan Karasiewicz bodajże przywędrował do nas z Wałbrzycha, o ile pamiętam. Także rdzennym mieszkańcem, urodzonym mieszkańcem gminy Ryglice jest Paweł Augustyn. Ale pan Karasiewicz mieszka. Mieszka i bardzo się cieszymy z tego, że jest mieszkańcem naszej gminy, że pobiera duże wynagrodzenie, płaci podatki i z tego możemy również inwestycje. Podobno nie wie, ile tego wynagrodzenia pobiera. Też tak słyszałem w radiu. Ale panie redaktorze, to... Można nie wiedzieć, ile się zarabia? Nie, wie pan,
to jest już taka troszkę jakby groteska, tak? Że pan burmistrz dokładnie wie, ile uchwaliła mu rada gminy i dokładnie wie, ile jest podatku i nie musi się w ogóle zastanawiać, tylko powinien powiedzieć, że mam około 11 tysięcy z czymś brutto, bo kwotę podaje się brutto, tak? Że tyle się zarabia. Bo podał, że ma 6800, a ta kwota jest oczywiście wyższa. Ale to może po obniżeniu przez rząd z tą specustawą, którą wprowadzili, obniżenie 20%. Nie, jeszcze nie obniżyli, panie redaktorze. Myślę, że pan Karasiewicz przeliczał dwa warianty, ile będzie miał obniżone i pewnie podał tą obniżoną kwotę, tak? A zarabia dużo więcej. Bardzo dziękuję za rozmowę, a moim państwa gościem był Paweł Augustyn. Dziękuję państwu.